Z niecierpliwością czekałem na ten produkt tydzień czasu. Kupiłem go w tym samym momencie co iPhone'a 13. Jest to iPad mini 6, najnowszy model. Jest to najpiękniejsze dziecko Apple'a. Tak mi się wydaje. iPad mini 6. Kolor to jest fiolet. Tak. Z najmniejszą ilością pamięci 64 GB. Pokażę jeszcze, do niego kupiłem na Amazonie etui. Jest to takie etui tymczasowe, żeby go nie zniszczyć, nie porysować, ponieważ jeszcze nie ma akcesoriów ani na iPhone'a 13 porządnych, ani na iPada, i długopis, zamiennik oryginalnego, ale to później pokażemy. W tej chwili otworzymy go. No i powinien wyjść samodzielnie. No i miałem duże problemy z otworzeniem tego pudełka. Musiałem użyć śrubokręta i podważyć. Nie chciałem tego już pokazywać. W zestawie jest przewód i ładowarka. Wersja angielska. No i tak się przedstawia nowy mini 6. No, jest zrobiony ze smakiem, muszę powiedzieć. A no, ten kolor, ponownie myślałem, że to będzie bardziej intensywniejszy kolor, a on jest taki wchodzący w grafit. Wybrałem kolor ten fioletowy, ale całkiem inaczej to się prezentuje, te barwy na monitorze, niż w rzeczywistości. Cóż mogę powiedzieć o tym? No, jest to na pewno iPad mini 6, który zmienił się na pewno zasadniczo od takiego samego wyglądu, jaki miał od czasu premiery. A na nowy wygląd z cieńszymi ramkami i zaokrąglonymi rogami wpadli, chyba kopiując iPhone'a 12 i 13. Bo to jest podobieństwo. Te krawędzie iPada są tutaj płaskie, podobnie jak w iPhone'ie 12-13, pewnie się nim wzorowali.
Także jest to całkowicie nowa linia. Trzeba dodać, że korpus jest nieco mniejszy niż poprzedni iPad 5, ale ekran jest większy mimo to. Został zwiększony z 7,9 cala do 8,3 cala. W tej chwili jest 8,3 cala. Zniknął przycisk Home do odblokowywania odciskiem palca. Teraz zrobili tutaj Touch ID w przycisku. Kolejną rzeczą jest, pozbyli się portu Lightning. On został w tej chwili zastąpiony na port USB-C. No, co zapewnia znacznie większą elastyczność dołączonych różnych. Można dołączyć wiele, wiele akcesoriów. Spróbuję to później jakiś podłączyć. No, na przykład można podłączyć instrumenty MIDI, jak najbardziej, kamery, mikrofony, jakieś pamięci zewnętrzne, twarde dyski, monitory i tak dalej. No, ale zniknęło gniazdo 3,5 inch muzyczne na słuchawki. Niestety ludzie, którzy kochają muzykę, mogą być zniesmaczeni. Teraz będą musieli potrzebować adaptera do portu USB-C. Co do baterii, z testów zachodnich redaktorów przeczytałem, że on stracił 40% stanu baterii ze strumieniowego przesłania filmu z Netflixa przez 2 godziny przy maksymalnej jasności 50%. Tak, na 50% była ustawiona jasność i 40% baterii zniknęło. Teraz powiem o parametrach jego. Więc iPad Mini 6 posiada bezramkowy ekran o przekątnej 8,3 cala z obsługą True Tone. iPad Mini ma wyświetlacz Liquid Retina z zaokrąglonymi krawędziami. To są wszystko nowe sprawy, które weszły w tym modelu. Rozdzielczość to jest 2266 na bodajże 1488 z gęstością pikseli na poziomie 326 na cal. Także to są bardzo dobre parametry. Częstotliwość ekranu to 60 Hz. W iPhone'ach 13 jest to 120. Mini 6 ma nowy design nawiązujący do iPada Air, tak bym to określił, i do iPhone'a 12 i 13. Ma ten sam procesor, chip A15 Bionic co iPhone 13, lecz należy pamiętać, że on jest z niższym taktowaniem w porównaniu do procesora z 13. Ta różnica to jest w skali od 2 do 8%. To jest taka różnica. Także jest to bardzo mała, nieznacząca różnica, której nie odczujemy na pewno. No, procesor ten jest 40% szybszy, ma CPU i 80% GPU w porównaniu do poprzedniego iPada. Touch ID jest tutaj wbudowany w ten przycisk, co też jest bardzo fajna sprawa, bardzo fajną sprawą. No, tak jak mówiłem, zastosowali tutaj port USB-C. Bardzo fajna sprawa, świetna. Nowy iPad też obsługuje 5G z prędkością do 3,5 gigabita. To już robi się standardem. Oczywiście jest na pokładzie najnowszy Wi-Fi 6. Z tyłu znajduje się aparat 12-megapikselowy z przysłoną 1.8, także jest to
dosyć jasna przysłona. Nawet bym powiedział, że bardzo jasna. Przedni natomiast aparat, tak, obsługuje funkcję center stage, która śledzi osobę w kadrze podczas połączeń. Fantastyczna sprawa, ponieważ możemy prowadzić jakąś wideokonferencję, z kimś rozmawiać i chodzić po pomieszczeniu, kamera będzie nas śledzić i możemy być cały czas w środku kadru. Jeżeli będą dwie osoby w tym samym pomieszczeniu rozmawiały za pomocą tego iPada, on je złączy, połączy, nawet jak będą oddalone i one będą blisko siebie i obydwie ich pokaże osobie, z którą rozmawiamy. Także jest to bardzo sprytna, inteligentna, funkcja. Po prostu no, kamera podąża za nami. I ta kamera ma pole widzenia 122 stopnie. 122 stopnie to też jest ważna rzecz. Oczywiście Mini 6 obsługuje pencil, czyli długopis drugiej generacji. Po to są płaskie ścianki, że tutaj mogli zamontować magnes i możemy ten długopisik sobie przymocować z boku na magnesie. Jest on dostępny w czterech kolorach: różowy, gwiezdna szarość, fioletowy i Starlink. Jest co do RAMu. Wyposażyli go w 4 GB RAMu, poprzedni miał 3, czyli jest jeden więcej, ale to jeden to jest różnica olbrzymia, przyolbrzymia. To jest naprawdę spora różnica. Obsługuje ten nowy iPad, obsługuje funkcję Smart HDR i co ważne, nagrywanie klipów wideo jest w formacie 4K do 60 klatek, czyli 60 klatek w 4K na sekundę z doskonałą stabilizacją obrazu. Nowe głośniki też wspierają stereo w trybie horyzontalnego układu urządzenia. Należy wspomnieć, że nagrywanie wideo z przedniej kamery nie jest w systemie 4K, tylko Full HD, czyli z tyłu jest 4K, tutaj mamy Full HD. A w zachodnich czasopismach jest on opisywany za produkt o wyjątkowo wyjątkowych atutach pięknego wzornictwa jako najładniejsze dziecko Apple'a w tej chwili. Na pewno podoba mi się to, że można podłączyć do niego choćby długopis, który w poprzednich iPadach był niedostępny i na pewno przyda się opcja USB-C, przez to, że możemy do niego podłączyć wiele, wiele bardzo fajnych urządzeń. Tutaj jest, męczę się z taką wkładką, chcę wyciągnąć, ale to może później, to jest jakaś zapasowa do tego długopisu. Długopis to jest chiński zamiennik. Nie wiem, co to jest dokładnie. Miał bardzo dużą pulę pozytywnych recenzji, dlatego go kupiłem. U góry gdzieś tu się go ładuje. Aha, tutaj jest gniazdo. Tak. Dostajemy przewód. Którego tutaj, o, może tak wkładamy i ładujemy. I ten długopis pozwala nam rysować, pisać, używać. Za chwilę to zobaczę, tylko muszę przejść całą procedurę rejestracji tego. Jeszcze zerknę na to etui, które jest u mnie tymczasowym.
ze względu, że będę chciał pojechać do sklepu, do Apple'a i tam zobaczyć, nie wyłączaj mi się, na żywo jakie są etui, wtedy sobie wybiorę. Etui, które kupiłem 5-6 dni temu, Chińczycy już mieli do niego wszystkie dane. Ciekawe to jest. Ale ciekawie pracuje, bo tak jak oryginał. Oczywiście możemy zrobić sobie z niego podkładkę. Także bardzo fajna rzecz. Chyba niecałe 10 funtów. 40 zł, 35, 50 dałem. Także dobra cena jest.